Przybywam do Was z poleceniami książkowymi. Zapytałam Was na Instagramie, czy jesteście zainteresowani odcinkiem, w którym opowiem o książkach, które są lekkie, przyjemne i przy tym popularno-naukowe, więc można się czegoś z nich nauczyć. Zdecydowana większość wykazała zainteresowanie, więc przygotowałam dla Was 5 propozycji książkowych, przy których głowa Wam nie spuchnie, a nabyta wiedza z pewnością ułatwi życie. A jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej, a to jest kanał Okiem Chemika, czyli miejsce w internecie, w którym rozmawiamy o nauce, zdrowiu, lekach, kosmetykach, medycynie, jedzeniu i szeroko pojętej chemii. Więc jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film. Jak sądzicie? Czy taka nauka jak statystyka, czyli analiza danych, przedstawianie ich na wykresie, obliczanie prawdopodobieństwa itd. może być ciekawa? Pierwsza książka, którą chcę Wam polecić, dowodzi, że absolutnie tak i uważam, że jest ona lekturą obowiązkową dla każdego, kto w jakikolwiek sposób interesuje się nauką, a przy tym lubi śmieszne anegdoty. Jej autorką jest Janina Bąk, a tytuł tej książki to statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. No, sam tytuł jest już intrygujący, a zawartość książki to po prostu złoto. Od razu uprzedzam, że to absolutnie nie jest podręcznik dla studentów. Nie jest to książka, dzięki której nauczysz się korzystać ze skomplikowanych wzorów, ale nauczysz się ważniejszych dla przysłowiowego Kowalskiego rzeczy. Otóż ta książka otwiera drzwi do zrozumienia, czym jest korelacja, błąd statystyczny, jakie błędy można popełnić analizując dane, jak można manipulować wykresami, aby coś w telewizji, w wiadomościach wyglądało lepiej niż jest w rzeczywistości, dlaczego jakość danych jest ważniejsza od ich ilości i mogę jeszcze tak długo wymieniać, ale myślę, że najlepszą rekomendacją tej książki będzie przeczytanie jej fragmentu, bo on sam się świetnie obroni. Sobie zaznaczyłam. Cytuję. Zawsze tłumaczę moim studentom, że gdy cokolwiek liczą, to muszą pomyśleć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, czy dany wynik ma sens? Po drugie, co im ta informacja daje? Szalenie ważne jest to, by o naszych danych i wnioskach pomyśleć, podejść do nich z rozsądkiem. Chociażby po to, żeby nie zrobić z siebie idioty na rodzinnym grillu, kiedy to wywnioskujemy sobie, że jeśli mój pies ma patyk, a ja mam wołowinę, to średnio mamy po szaszłyku. I taki styl wypowiedzi jest uprawiany przez Janinę aż do końca książki. Jeśli wciąż nie jesteście przekonani co do tej pozycji, to polecam Wam obejrzenie wystąpienia Janiny na TEDxie. Ten film to taki przedsmak tego, co znajdziecie w jej książce. Ja absolutnie ją polecam, bo nie dość, że można dostać ze śmiechu zakwasów na twarzy, to jeszcze trochę podszkolić się w statystyce. Osobiście nie sądziłam, że statystyka może być tak ciekawa, no ale jak Janina Bąk ją ładnie opakuje w śmieszne historyjki i absurdalne przykłady, to bierzcie i jedzcie z tego narody. Serio, smakuje świetnie. Zanim przejdziemy do kolejnej książki, to uprzejmie donoszę, że ten odcinek powstał we współpracy z serwisem Letyshops i już tłumaczę dlaczego. Aby przeczytać książkę, to trzeba ją najpierw sobie kupić i wiadomo, że szukamy jej w jak najniższej cenie. I tak się składa, że aplikacja Letyshops pozwala trochę tej kasy zaoszczędzić, kiedy robicie zakupy online. Już Wam pokazuję, jak to działa. Wchodzicie na stronę internetową Letyshops lub pobieracie sobie aplikację. Następnie wybieracie sklep, w którym chcecie zrobić zakupy. W naszym wypadku będzie to jakaś księgarnia. No i mamy tutaj tanią książkę, Empik, Znak, Czytam.pl, Legimi itd. Kupujecie książkę, przechodząc do sklepu z poziomu aplikacji Letyshops i część zapłaconych pieniędzy wraca na Wasze konto za około 30 dni. Skąd ta kasa? Letyshops pozyskuje klientów dla różnych firm, czyli na przykład wymienionych wcześniej księgarni. One zamiast płacić za reklamy w telewizji czy internecie, płacą część zarobionych pieniędzy Letyshops, a oni z kolei oddają część tych zysków Wam. Więc to nie jest rabat, tylko realne pieniądze, które możecie później wypłacić na swoje konto w banku lub PayPal. Ale wracając do książek, które według mnie warto przeczytać. Zanim zdradzę Wam tytuł kolejnej książki, zadam Wam 3 pytania i zapiszcie sobie lub zapamiętajcie odpowiedzi, których udzieliliście. Pierwsze pytanie. Ile dziewcząt kończy szkołę ponadpodstawową w krajach o niskich dochodach? A. 20%, B. 40%, C. 60%. Przechodzimy do drugiego pytania. Gdzie mieszka większość ludzi na Ziemi? A. W krajach o niskich dochodach, B. W krajach o średnich dochodach, C. W krajach o wysokich dochodach. I ostatnie pytanie.
W ciągu ostatnich 20 lat liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie A. uległa niemal podwojeniu, B. pozostała na tym samym poziomie, C. zmniejszyła się prawie o połowę. Teraz podaję odpowiedzi do zadanych pytań i sprawdźcie, na ile z nich podaliście dobrą odpowiedź. Pytanie pierwsze, odpowiedź C. 60% dziewcząt kończy szkołę ponadpodstawową w krajach o niskich dochodach. Kolejne pytanie, odpowiedź B. Większość ludzi na Ziemi żyje w krajach o średnich dochodach. I ostatnie pytanie, odpowiedź C. W ciągu ostatnich 20 lat liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyła się prawie o połowę. Ten, kto udzielił poprawnych odpowiedzi, być może jest optymistą, a być może ma realną wiedzę na temat współczesnego świata. Nie wiem, czy Wy też, ale ja bardzo często słyszę takie stwierdzenie, że kiedyś to ludzie tak bardzo nie chorowali, żywność była lepsza, zdrowsza, nie było takich klęsk żywiołowych, ludzie uczyli się lepiej i tak dalej. No, generalnie to kiedyś były czasy, a teraz to już nie ma czasów. I z tym mitem rozprawia się po mistrzowsku Hans Rosling w książce Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak zastąpić stereotypy realną wiedzą. Książka jest napisana w lekko żartobliwym stylu, lekkim, zrozumiałym językiem, więc myślę, że będzie bardzo fajnym wyborem do czytania podczas urlopu. Weźcie, przeczytajcie ją, bo serio poprawi Wam humor i co najważniejsze, dowiecie się z niej, jak to tak naprawdę sprawy się mają z naszym światem. Bardzo polecam, zresztą moja mama też, bo tutaj mam taką ładną dedykację. Dostałam ją na gwiazdkę. Dzięki mamo, już mi lepiej. Już kiedyś Wam mówiłam w jednym z odcinków Q&A, że gdy chodziłam do liceum, najukochańszym serialem, z którego wręcz robiłam notatki, był serial Dr. House. Obejrzałam każdy odcinek 4 razy i przypuszczam, że ten wynik jeszcze może się zmienić, bo do Dr. House'a bardzo lubię wracać. Ale miało być o książkach, więc do rzeczy. Jeśli lubicie tak jak ja medyczne zagadki, to polecam Wam sięgnąć po książkę autorstwa Lisy Sanders, Szukając diagnozy. Autorka jest lekarzem, dziennikarzem medycznym i profesorem medycyny wewnętrznej na Yale School of Medicine. Ale to nie wszystko. Od 2002 roku pisywała dla The New York Times kolumnę dotyczącą tajemnic medycznych. I nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie jej teksty były inspiracją do nagrania Doktora House'a i co więcej, była jego konsultantem medycznym. W sensie serialu była konsultantem medycznym. Czy muszę zatem wyjaśniać, o czym jest ta książka? No jak sam tytuł wskazuje, o szukaniu diagnoz dla dziwnych, niespotykanych przypadków. Ja, czytając ją, odpłynęłam totalnie i nawet dwa razy udało mi się wpaść na dobry trop, z jaką chorobą mamy do czynienia, choć to była bardzo, bardzo trudna sprawa, a dodam, że lekarzem nie jestem. Ale interesuję się rzadkimi chorobami, więc być może miałam po prostu trochę szczęścia. Książka jest napisana lekkim językiem, nie ma przynudzania, wręcz przeciwnie. Czyta się ją jak dobrą powieść detektywistyczną i myślę, że jest to idealna propozycja dla osób, które interesują się zdrowiem, medycyną i lubią zagadki. A tak w ogóle ostatnio na moim Instagramie poprosiłam Was o polecenie jakiegoś fajnego filmu na wieczór i jedna z osób zaproponowała film Contratiempo. Ludzie, to jest taki mega dobry film. Zrobił na mnie mega duże wrażenie, dlatego jako bonus do książki o zagadkach medycznych polecam Wam też ten film. A Wy możecie w komentarzach polecić mi swoje ulubione filmy. Nie będę musiała szukać za każdym razem przez godzinę czegoś ciekawego. Z góry dziękuję. Kolejna książka jest o ptakach. Tak, o ptakach. I na tylnej okładce pierwsze zdanie brzmi tak. Ptaki od zawsze fascynują człowieka. No tak się składa, że mnie ani ptaki, ani ryby nigdy nie fascynowały. Nie miałam większych uczuć do tych zwierząt, wręcz były mi obojętne, dopóki nie przeczytałam książki Noah Stryker, Rzecz o ptakach. Ile w niej jest rzeczy, o których ja nie wiedziałam. Ona jest wypchana po brzegi ciekawostkami, a ja bardzo lubię ciekawostki. Nawet to o ptakach. Dowiedziałam się, że ptaki posiadają całe mnóstwo cech, które w zasadzie przypisujemy głównie ludziom. I mam na myśli tutaj altruizm, samoświadomość, miłość, inteligencję itd. Ja czytając tę książkę nie mogłam się nadziwić, że ptaki mają takie mega przydatne rzeczy, o których bym ich nie posądzała. Przeczytam Wam fragment książki, żeby Wam to udowodnić. Tutaj zaznaczyłam. Mam.
Dowody z życia wzięte wskazują, że kurczaki mogą kierować się logiką, aby wywnioskować, jakie miejsce zajmują w hierarchii dominacji. Kiedy kurczaki obserwują nieznajomego ptaka ścierającego się z osobnikiem wyższej rangi, jest bardziej prawdopodobne, że później podejmą walkę z przybyszem, jeśli ten przegra. Jeśli nowy ptak pokona dominującego dotychczas kurczaka, pozostałe osobniki w kurniku zwykle nie będą tego kwestionować. Nikt nie jest w stanie dowieść, że decyzje o tym, czy walczyć, czy nie, wpływają na sam porządek dziobania, więc dyskusyjne jest to, czy kurczaki posługują się domniemaną logiką do budowy własnej hierarchii. Jeśli kurczaki naprawdę potrafią ocenić panujące relacje dominacji i wypełnić luki, nie będąc zmuszonymi, aby walczyć z każdym ptakiem w kurniku, porządek dziobania można postrzegać jako przejaw inteligencji u stworzenia, które na ogół nie słynie ze zdolności psychicznych. To byłoby całkiem interesujące. Być może to nie jest najciekawszy fragment książki, ale myślę, że całkiem dobrze obrazuje to, że ptaki są jednak bardzo podobne do ludzi i czytając o nich miałam wrażenie, że czytam też trochę o swoim własnym człowieczeństwie. Myślę, że ta książka może być fajną propozycją dla osób, które nigdy by nie sięgnęły po literaturę traktującą o zachowaniu zwierząt. Ja dzięki niej przełamałam się i przeczytałam też kilka innych książek z tej dziedziny, choć wcześniej na bank bym nawet na nie nie zwróciła uwagi. Ostatnia propozycja książkowa jest o chemii, no bo przecież nie byłabym sobą, robiąc odcinek o książkach na kanale Okiem Chemika i żadna z nich nie byłaby typowo chemiczna. Moi drodzy, chemia kojarzy się wielu osobom z nudnymi lekcjami w szkole i niezrozumiałymi wzorami, które trzeba kłuć na pamięć. No więc książka, o której chcę Wam powiedzieć, może te złe doświadczenia wymazać i zastąpić mega dawką chemicznych ciekawostek, które będziecie opowiadać sobie przy świątecznym stole, żeby uniknąć na przykład polityki. Sam Kin napisał książkę o tytule Znikająca łyżeczka. Dziwne opowieści chemicznej treści. Jak sama nazwa wskazuje, pojawia się w niej opis doświadczenia, które pozwala zrobić chemiczne czary-mary z łyżeczką. No ale nie tylko. Przykładowo dowiadujemy się, co wspólnego ma szalony kapelusznik z Alicji w Krainie Czarów z chemią. Być może kojarzycie angielski idiom mad as hatter, czyli szalony jak kapelusznik. Wiecie, skąd się wziął? Dawniej do produkcji kapeluszy używano azotanu 5 rtęci 2, który umożliwia oddzielanie futra od skóry. I niestety opary azotanu 5 rtęci 2 są silnie toksyczne i powodują utratę włosów. Zresztą sierści też. Ale nie tylko na skórze zwierząt, ale także na skórze ludzkiej. Dlatego kapelusznicy z czasem tracili włosy. I ponadto przebywanie w oparach rtęci prowadzi także do utraty władz umysłowych. Kapelusznicy podobno naprawdę miewali stany psychotyczne i tak zwane drgawki kapelusznicze. Zatem szalony kapelusznik w Alicji w Krainie Czarów nie wziął się znikąd, zresztą jak wiele innych postaci z bajek. No i takie właśnie historie znajdziecie w książce Znikająca łyżeczka. Bardzo ją polecam, choć uprzedzam uczciwie, że nie wszystkie rozdziały są aż tak porywające, ale myślę, że i tak ta książka przypadnie Wam do gustu. Proszę sobie ją przeczytać. Okej, to już wszystkie książki, które chciałam Wam polecić z typu lekkie, przyjemne, idealne na wakacje. Jeśli Wy znacie jakieś ciekawe książki popularno-naukowe, to dajcie znać w komentarzach, ja chętnie je przeczytam. I zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagrama, bo tam znajdziecie dużo więcej treści niepublikowanych na YouTube, bo po prostu nie wszystko nadaje się na film, więc umieszczam to często w postaci postów. Na przykład ostatnio napisałam o tym, dlaczego koniecznie trzeba obierać cytryny ze skórki, zanim wrzucimy je do herbaty czy zrobimy z nich lemoniadę. Jeśli jesteście zainteresowani korzystaniem z aplikacji Letyshops, to wszystkie potrzebne linki zostawię Wam w opisie filmu na dole. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu. Kobieto, przeczytaj jakąś inną książkę. Do zobaczenia. Cześć.